kochani, witam Was gorąco na moim kanale i zapraszam dzisiaj do wypróbowania przepisu na kurczaka z papryką i serkiem mascarpone. Jest to smaczne, szybkie, a do tego proste w wykonaniu danie obiadowe, które świetnie smakuje zarówno z ryżem, jak i z makaronem. Zapraszam do oglądania filmiku. Umytą i osuszoną pierś z kurczaka kroimy w niedużą kostkę. Pokrojone mięso przekładamy do miski, łączymy z przyprawą do kurczaka, a następnie odstawiamy na 20 minut. Obraną cebulę drobno siekamy. Opłukany szczypior z dymki również drobno siekamy. Oczyszczoną z gniazd nasiennych paprykę kroimy w niewielką kostkę. Na dużą patelnię lub do garnka z niewielką ilością rozgrzanego oleju wrzucamy posiekaną cebulę i delikatnie ją szklimy. Następnie dodajemy kurczaka i wszystko chwilę podsmażamy. Do mięsa i cebuli wrzucamy pokrojoną paprykę i całość dusimy około 10 minut, często mieszamy. Pod koniec duszenia dodajemy serek mascarpone. Wszystko podgrzewamy, stale mieszając, aż ser się rozpuści. Całość doprawiamy do smaku odrobiną soli oraz czarnym pieprzem. Wrzucamy posiekany szczypior, wszystko razem łączymy i zdejmujemy z ognia. Gotowe danie podajemy z ugotowanym ryżem lub makaronem. Po więcej pysznych przepisów zapraszam na mój kanał Smakowite Dania oraz na stronę smakowitedania.com.